Witam Was, widzowie, oficjalnie mogę powiedzieć, w 2023 roku, oficjalnie, bo nagrywam ten odcinek 1 stycznia i Wy też to w styczniu będziecie mogli obejrzeć. Gdzie ja jestem? Znane miejsce, kto mnie tu oglądał, to wie. Znane miejsce, jestem tuż za fabryką Unikonu. Kopałem już tutaj i z Dębowym, którego serdecznie pozdrawiam, i z Maćkiem, którego również serdecznie pozdrawiam. Kopaliśmy w tym lesie, ale kopaliśmy tam kawałek dalej. A że dzisiaj jest 1 styczeń, pusto wszędzie, cicho wszędzie, nie ma największego sensu, żebym zamulał przed telewizorem i przyszedłem pokopać. Zobaczymy, co wypadnie? Nie wiem. Przypominam, że jest to las pełen guzików i klamerek i tych elementów takich do plandek mosiężnych bądź miedzianych. I tyle. Witam Was. Zaczynamy. Tu z Wami rozmawiałem. Mamy pierwszą monetkę. A tą monetką jest współczesna na 10 groszy. Pierwszym większym sygnałem, który wykopałem, jest taka szpilka. Czy nie jest szpilka? To będzie głupie, może, co wam powiem, o co się zapytam, ale znawcy, jest was o wiele więcej, bardziej doświadczonych i znanych się na rzeczy osób. Czy to nie jest szpilka od gąsienicy czołgu? Nie widzę takich tutaj miejsc po tym, gdzie ta szpilka pracuje, ale takie pytanie. Raczej nie jest to śledź do namiotu, bo ma płaską część, ale taka podkładka miedziana, chyba podkładka, tak mi się wydaje, jest kanciasta. Wygląda jak takie podkładki miedziane. O, pies w podkładce. No to chyba było w komplecie. Ta rozwarstwiło się znowu. Pierścionaczki wychodzą. No, o. Czyżby jeszcze coś? Nie. Tam były te dwa duże, a tutaj z tego dołka wyszedł taki mały. Za to tutaj pod tym kamieniem, słuchajcie, jak to się nazywało? Nie durszlak, tylko wiecie, takie stare na rączce metalowej się podbierało pierogi, makaron, takie stare, tak mi się przynajmniej to kojarzy z tym, chociaż z drugiej strony to mogła być kratka wentylacyjna jakiegoś elementu, jakiejś maszyny. Nie wiem. Taki fancik. W tym samym dołku. No kurczę. Co my tu mamy? Jakąś napę od spodni. Pół kalesoniaka. Tutaj była ta napa z tym siteczkiem, a tutaj pół guzika. Ale dalej tam coś siedzi. No, zobaczymy. Jedna czwarta tego guziczka i ja cię kręcę, ten wykrywacz
Ten pointer jest za mocny. O kurcze. No. Taki mały nabijka. Nie ma uszka. Jest nabijka. Taka malusia. Żelazna klamerka. Klamerka albo odkunia coś. Wow. Ale fajne. Wiecie co to jest? Ciekawe czy będą napisy. Jeszcze coś tu? Nie. Ale fajne. Oczywiście dla osób niewiedzących. To jest chyba dupka od pocisku. Spłonka. Tak mi się wydaje. Tutaj z Kubą było kopane. Parę guziczków tu wpadło, nawet chyba pierścionek, biżuteria. I tu miałem jeszcze taki malutki sygnałek. Niestety odłamek. Nie to kopnąłem co trzeba. A, jest monetka. Monetka czy guziczek? Monetka czy guziczek? Chyba guziczek, bo pozostałeś po uszku, widzę. Znaczy czuję pod palcem. Ta, standardowy kalesoniak. Taki z czterema oczkami. Pełno tu ich wychodzi. Ciemno się robi. Nie wiem, na GoPro może tego nie widać. Ale się robi ciemno. Kolejny guzik, taki sam. Tam był w jednym dołku, tu był w drugim dołku. Tak więc guzikowy las. No nie odejdę z tego miejsca. Kurczę, jest tak już ciemno na dworze. Taka szarówka, może nie ciemno, ale szarówka. O! A to co? Jakaś nabijka chyba. Patrzcie to. Nie mówię tu o Mendelringu. Dwa dni ciepła, naście stopni. Kwiaty zaczynają pąki wypuszczać. Nie wiem, czy to widać. Znaczy kwiaty, drzewa. Kurde, no. A to? O kurcze.
Kolejny guzik. Tu był guzik. Tu był Manel Ring. Guzik, nabijka i guzik. O, ale ten jest jakiś inny. Takiego jeszcze tutaj chyba nie znalazłem. W bardzo fajnym stanie. Ma chyba jakieś napisy, ale jest zbyt ciemno, więc jak coś będzie, to wam pokażę. Tu był guzik. A tu znowu ta kółeczko z plandeki. Guzik. O kurczę. Wam nie nagrywałem, ale tu wpadł jeszcze jeden guziczek i jeszcze jedno kółeczko. I taka. Srebro? Srebro! Srebrna bransoletka. Srebro. Ciężkie, za lekkie, za ciężkie na aluminium i za lekkie na mosiąc mieć. Ładnie zczerniało, to srebro. Jest. A ja dalej jestem przy tym dołku. Kadr się wam kompletnie nie zmienia, tylko włączam i wyłączam kamerę. Takie coś padło. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w tym już świetle, którego nie ma. O. To jest chyba od zegarka, takiego kieszonkowego, nie wiem. Joda, stój! Stój! Ej! O, beboki zaczynają się. Chodź, Joda. Dobra, bo już jest taka szaruwa na kamerze, tego może nie widać. Ale tu już się zwierzątka zaczynają. O, się poschizowałem. No, wyślę wam tutaj gdzieś z bliska. Fajne. Ha. Dalej ten sam dołek. Kolejny taki mini guziczek. Dobra. Ciemno już, zgasły przy... Jeszcze wracając ostatnimi promieniami światła, chcę wam pokazać to, co zostaje po unikonie. Jeden wielki gruz. Tutaj były takie zbiorniki, nie wiem, czy to była oczyszczalnia wody. Pamiętam jeszcze 5 lat temu. No, gdzieś tak będzie. Tu były takie, tam jeszcze jest pozostałość jednego. Tu były takie zbiorniki wielkie wody. I taki budyneczek jakby przepompownia, czy coś w tym stylu. A teraz... Proszę. Składowisko niewygodnych odpadów. Zaraz wam pokażę z bliska. Wiecie, są punkty odbioru śmieci różnego rodzaju. No ale butelki plastikowe, wiadra, nie wiem, po chemii, po, tam jest Atlas, no takie typowo budowlanka. No masakra. O, jeszcze petardami strzelają. O, tak wam zrobię podsumowanie i już jest ciemno. Podsumowanie ze śmieci. Standardowo te kółeczka wyszły, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest szósta, taka duża, przedzielona.
ta klamra, oko, oko, buzia, to są jakieś dwa metalowe kółeczka. Ta część, ten jakby chochelka, no i ta dupka od pocisku ze spłonką. To jest fajna sprawa. No, resztę rzeczy Wam pokażę w tych lepszych w domu.